Witam was bardzo serdecznie w kolejnej serii z gry Darksiders. Jesteśmy tuż przed bossem. Tutaj już przechodzimy i tu już będzie walka z bossem. Czujcie taką bozę? Bo ja nie. Tak więc, jeszcze odrobina będzie wspinaczki, już pokonamy bossa. Zbiorę jeszcze jeden istotny fragment Abyssal Armoru. Tutaj trzeba się tak śmiesznie puścić. Spuścić, haha, jaki dojrzały kawał. Dobra. Wiem, że tutaj. Silitha's lair must lie beyond that sticky barrier. Let's finish this. A, czy tu mogę zejść? A tu jest jakieś przejście. Zamknij mordę. Ale masa duszy z tym. Zamknij mordę, czego tam się... Czego zęby suszysz? Ale masa dusz tu z tego wychodzi. Nie, cyzyk po prostu się wracam głupio. Ale pozdobywam te duszyczki tutaj, bo każda dusza jest warta swego... swej uwagi. O, proszę, 500 dusz mamy więcej. Chyba 500 wtedy zdobyliśmy, dobra. No zamknij ten ryj! Głupi ciociu. Co ty, rudy jesteś, duszy nie masz? Teraz wszyscy zauważają nazwę mojego kanału, prawie z The Rudy Fox. Jestem bez duszy! Nie! Żarcik. Tak naprawdę mam duszę, a nawet 17, zjadam duszę na co dzień. Taken their hearts. Disturbing. Is that why you have come? To slay the final power guardian? Did Samael... Jak ona zjebowo wygląda? ...bear his tainted blood? Why his accursed power beats within our breast? It is not the tower that the Chosen protect, Horseman. Our charge is to prevent Samael's return at any cost. You may kill me and return to Samael with my heart, but in him, you will face a threat greater than all the Chosen combined. I did not come for your counsel, Spider, or your stories. My children will dance to the music of your scream! Scream for the Gingland! Scream! Kto ogląda Dope Fisha, wie o co chodzi. Scream for the England! Metoda jest taka, musimy tak do mordy jej dojść i wtedy ją atakować. Bo w innym przypadku będzie robić teleport... Acje! O matko, muszę sobie przypomnieć jej ruchy. Niech to Dunder świśnie. Na rany koguta! Ale mnie bije! Nie ufam mu, ale nie mam innego wyboru. Ej! Kurwa! No kurwa! To muzyka. Zamknij ryj. Kurwa. Jest. Powtarzasz się. To jest epicka walka. Mam twój pattern obczajony, baby. Fakt, popieram. It will be over. For you. Ale i powiedziałem.
No chodź. Po niej powinniśmy dostać jakąś super umiejętność teleportacji. Zobaczcie, jak to epicko wygląda. Ah! Very good, sir. Very good. Szmato. O! Jak mi przykro. Kurde, powyrywaliśmy jej żebra. Masakrycznie brutalna gra. A ja zarazem jaka dostanę. No dobra, ostatnie serce i kamień życia. Uuu, fajnie. Mamy 7 kamieni życia, to jest ostra jazda. Samael will be waiting for the last heart. You think he's going to let you live long enough to collect on your end? Tak jak powiedziałem, mój niedrogi przyjacielu. Dobra, tak i... Dobra, tak i dostaniemy się teraz na górę i weźmiemy jeszcze jeden artefakt, który jest sekretnie umieszczony. Jak widzicie, na mapce jest pokazane, że tu jest artefakt. Gdzie dokładnie? Na dolnym poziomie. Ej! No kurwa! No, no wróć tu! Halo! Panie Winda! Ty, zjebie, chodź tu! No chodź tu, kurwa! No. What?! Dobra. No, proszę, to jest artefakt? Champion? Czy? Nie, soldier. I'm a soldier! A tam? Hajs. Jak fajnie. Na 100% chyba przeszedłem ten poziom pod względem sekretów. O! I jakbyśmy chcieli się tu wrócić, to możemy się właśnie wrócić przez te pustkowia, które tu są. O! To przy okazji mogę jeszcze zdobyć ten kolejny fragment Abyssal Armor. Dobra. Iha! Iha! O, on musi zniknąć i dopiero wtedy możemy go przywołać, tak żeby z niego nie zeskoczyć. Jak mówiłem kiedyś w którymś odcinku. Fajnie jest nagrywać w 60 FPS-ach. Oki. O, możemy nawet teraz to chyba zrobić, bo jesteśmy właśnie na... Tak! Dobra, to szybko to zrobimy. Dojdziemy do tamtego miejsca, gdzie są te... Bo jesteśmy na tych wiertłach, no nie? I to przy tych wiertłach była taka jedna miejscówka specyficzna. Dobra, zaraz to zrobię. No problemo. To musimy na nowo tutaj tylko to zrobić. Dobra. Świetnie. Cudnie pięknie. No ja pierdolę. Nie no, po prostu zatrzymam w tym momencie odcinek i spotkamy się w tym miejscu, gdzie właśnie jest ten fragment. Okej, znaleźliśmy się w tym miejscu, co właśnie chciałem. Tutaj jest właśnie ten grappling hook, na którym musimy się przedostać. To mogę coś przełączyć? Interesujące. Uuu.
Jaki sekret! Interesujące. Tak czy siak, tutaj jak się przewiniemy... What? Ej, no to tutaj powinno być. Coś odjebałem? Really? A może... Zara, bo możliwe, że nie pamiętam tego za dobrze i to było... Tutaj jak zejdziemy na dół? O chuj! Pamiętacie artefakt czempiona, nie, generała, który nie byłem w stanie... Dowódca, ja pierniczę. Nie byłem w stanie nigdy znaleźć dowódcy. Super, dzięki wam, dziękuję. Ale mimo wszystko teraz będę musiał się wrócić, bo chcę wam ten Abyssal Fragment Armor pokazać, gdzie można go zdobyć. Tak więc cięcie. Zapomniawszy jeszcze o tym, że tutaj mamy... Też istotny element. Tutaj mamy legendarny artefakt, który możemy teraz podnieść. Tutaj walka jest z przeciwnikami. Jednak nie będzie ona dla mnie istotna w tym momencie. Dar Waś... Co takiego trudnego jest w słowie zaraza, że musimy je tłumaczyć na słowo waśń? Co jest kurwa trudnego w słowie zaraza? Co jest trudnego w słowie zaraza? Spotkamy się w momencie, gdy będę przy tym fragmencie abyssalowej zbroi. Okej, ogólnie zrobiłem troszeczkę gapę, bo mnie się wydawało cały czas, że to właśnie na tamtych wieżach wiertniczych, w tym miejscu tutaj po lewo, właśnie jest ten fragment abyssalowej zbroi. Bo pamiętam, że trzeba było z wieży na wieżę przelecieć za pomocą grappling hooka. Po części miałem rację, po części nie. Chodziło o to miejsce. Tamto miejsce o dziwo pozwoliło mi odkryć sekret, który całe życie mnie męczył właśnie... Całe życie, Boże. Co mnie męczył cały czas z tym, jak się dostać do niego, czyli do tego fragmentu generała. Jeżeli musicie pisać w komentarzach, jeżeli napisaliście. Ale cieszę się, bo dzięki temu, że właśnie nagrywam dla was tego let's playa, znalazłem sekrecik. Boże, jeżeli tu spadnę, to się zabiję. O Jezus, już mi się słabo zrobiło. Dobra, i tutaj jest fragment abyssalowej zbroi. No, a tak to jest, jak się właśnie nie gra 4 miesiące w daną grę. Mamy już 8 na 10, zostały nam tylko 2. Jeden jest właśnie w wieży, do której zmierzamy przez całą grę, a ostatni fragment będzie w Edenie. Tak, Edenie, tym takim mitycznym, katolickim Edenie. Okej. Okay. Dobra, teraz tylko się dostanę do Velgrima i za pomocą niego będziemy mogli dostać się do Samaela. Samael nam otworzy przejście. Wiem, że wielu by chciał zobaczyć na pewno walkę z nim, ale od razu już mówię... O! Pff, co się stało? Od razu już mówię, Samael dotrzyma słowa. On jest jednak honorowym demonem i on jednak nie będzie chciał nas zabić, mimo że będzie miał już taką potęgę i siłę. Dotrzyma po prostu słowa i nam pomoże. Dobra, tutaj jest już Volgrim, to się przeteleportujemy właśnie za pomocą Serpent Halls'ów do... do Samaela. Ale Boże, tak mi się nie podoba. Dobra, zobaczmy. No, 5000 ostem. O, dostałem cały gniew za to, że mu artefakt ten super wielki dałem. Super, to już możemy 3 razy by zaatakować tym... Możemy cierpienie ulepszyć. Cierpienie jest na maksymalnym poziomie, dziękuję bardzo.
najpotężniejszy atak w grze mam na maksymalnym poziomie. Jestem taki cudowny. Dobra, niech to będzie też. Też niech będzie. Techny, też. A co tam? Wyrąbane mam. Też niech to będzie. Ogólnie to jest coś takiego. Chwila. Ogólnie ten atak to jest coś takiego. Chwila. Tak? O, coś takiego. No nic interesującego. Taki obrocik. No dobra. Serpent Holes, mój przyjacielu najdroższy. Co ja pierdolę, jaki najdroższy? Dobra. Coś mi się wydaje, że tak zbliżam się do limitu miejsca na moim dysku. Tak więc dojdziemy jeszcze do Samaela i zakończymy ten odcinek, a ja sobie zakończę serię i będę obrabiać w końcu te filmiki. Bo w tym momencie, jak to nagrywam, to mam obrobiony chyba 8. misję z Devil May Cry'a. Tak mi się wydaje. No, 8. misja jest obrobiona przeze mnie. Mam nadzieję, że podobał wam się ten badass Epicness Meter. Ja się naprawdę nad nim męczę, dlatego naprawdę wiem, obrzydliwe to jest, że żebrze tam o łapki czasami. No ale nawet nie, sobie nie wyobrażacie, ile to jest czasu pracy nad tym miterem. Cześć, Samuel. O, cześć, jak fajnie se słodko chodzisz. Warding around, warding around. Ostatnie serducho. I was beginning to worry you might not live up to your end of the bargain. Give it to me. You lied to me about the Chosen. They never guarded the tower. What does it matter? Our deal wasn't for ancient history. I promised you the tower, and you shall have it. Deny me what's rightfully mine. With my powers restored, I am like unto a god. I can suck the marrow from your bones before you drew another breath. I could, but I too have a code by which I do business. No właśnie, honor. Besides, say what you will about balance and your ridiculous lore. I recognize a quest for revenge when I see one. And revenge I respect. Oh. As for the details of my resignation... well... I do not approve of the company my master keeps. On ma jeszcze mistrza! To jest najlepsze. See your journey to its end. On ma jeszcze mistrza, ktoś jest potężniejszy od Samaela. Soon enough. The Dark One, tak zwany. Nie, The Dark Prince. Who knows where in the Nine Hells this portal will take us? We will meet again. No właśnie. Jedna z głównych misji w tej grze właśnie została wykonana. Dojdziemy jeszcze tutaj do końca tego przejścia. Zobaczycie, teraz takie czerwone jest, specyficzne. I zakończę ten odcinek, ale już, ej! Udało nam się wykonać jedną z główniejszych, głównych celów w tej grze, czyli dać wszystkie serca Samaelowi. To jest, no... Ta gra jest bardzo długa, jak widzicie. W tym momencie praktycznie by się zakończyła gra w na dzisiejsze standardy. Czarny Tron. The Black Throne. Boże, te kolory. Zobaczcie na tą bramę, jak to pięknie wygląda. Tu, patrzcie. Tu, na ten ogień. Epickość. Dobra. To ja w tym momencie zakończę odcinek. Tak więc do zobaczenia. Na razie. Pa! Party!